Cześć Wam. Dzisiejszy filmik to będzie taka merytoryczna skarbnica wiedzy dla wszystkich, którzy albo mają Superba, albo zamierzają kupić, bo pomoże Wam w oględzinach. Wcześniej nagrałem już filmik, jak ten samochód dobił do 200 tysięcy kilometrów. Teraz dobił do 250 tysięcy kilometrów i już jest trochę do roboty. Naprawdę. Muszę Wam to pokazać wszystko. To jest Superb 3. generacja, 2017 rok, 2.0 TDI. 150 koni, no i przebieg, tak jak mówiłem, 250 tysięcy kilometrów. O ile do 200, to praktycznie jeszcze nic się tam takiego nie działo, parę rzeczy było do zrobienia, no to teraz to się robi powoli, skarboneczka. Najpierw omówię Wam najważniejsze, czyli silnik, skrzynię biegów, potem szybko przejdziemy dookoła, wejdziemy do wnętrza, do bagażnika i pod spód. Także zapraszam. Omówienie silnika zaczniemy sobie od lewej do prawej strony. Zbiorniczek płynu chłodniczego z napisem Mid-Silicate, czyli tam jest w środku taka torebeczka. Jak ona się tam rozwali, to wypłyną kulki do nagrzewnicy i ją zapchają. Ja tą torebeczkę wywaliłem. Jak to zrobić? Cały ten temat ogólnie opisałem na moim Facebooku, także link dołączę Wam w opisie. Jedziemy dalej. Filtr paliwa, no to nic ciekawego tu się nie dzieje. Wymieniam co drugą wymianę. Klimatyzacji jeszcze nie robiłem. Ostatnio była robiona przy 150 tysiącach kilometrów, teraz jest 250, no i jeszcze nie była nabijana, także pierwsza rzecz, którą warto by było tutaj zrobić. Na rozrządzie przejechałem już 70 tysięcy kilometrów, czyli jeszcze z 10 i tak naprawdę już będę go wymieniał. Mam tu rozrząd SKF-a, pompę wody mam z Continentala, to jest fajny układ, bo jest trochę tańszy niż Continental. Cały Continental, a też działa. Pamiętajcie, że tutaj paski rozrządu są wzmacniane kewlarem, także taki pasek nie powinien się zerwać, a najsłabszym elementem jest pompa wody, która właśnie doprowadza do unieruchomienia pojazdu, jeżeli się zepsuje, a się psują, także warto wymieniać. Dalej, przejdziemy sobie do katalizatora czy też DPF-u. Coraz częściej on zaczyna już po prostu się oczyszczać, czy tam już jest trochę tego popiołu na stałe, nie wiem, pewnie tak jest. Ja też ostatnio częściej jeżdżę po mieście, sam go też trochę oczyszczam komputerem, ale już czuję, że po prostu to jest końcówka dla tego DPF-a. Następnie przejdziemy sobie do czujnika jakości powietrza. Jeżeli macie tak w samochodzie, że odkręcicie ciepłe powietrze, a czasem idzie zimne, czy coś tam trochę wariuje ta nagrzewnica, no to może być tym spowodowane. Nakręciłem o tym filmik, także na filmiku zobaczycie, no po prostu jak się do niego dobrać i jak go wyczyścić. Idziemy dalej. Mamy wtryski i tutaj nie wiem, czy będzie widać na filmiku, ale podkładka pod trzecim wtryskiwaczem już jest do wymiany. Już się coś tam po prostu sączy, także już trzeba by to robić. Dalej. Tutaj jak mamy pompę wysokiego ciśnienia paliwa, to mamy taki przewód wysokiego ciśnienia paliwa. Jego przy przebiegu 200 też już miałem go takiego zardzewiałego, nic z tym nie robiłem, no ale no, wypadałoby to zmienić. Zawsze szkoda kasy, taki kawałek 350 zł w ASO kosztuje. Kosztował 2 lata temu, a teraz nie wiem ile, pewnie podobnie. Co tam dalej? Olej, wymieniam co 10 tysięcy, za każdym razem robię płukankę i raz na 30 dolewam Liqui Moly Cerateca. Bardzo fajnie to wycisza pracę silnika i wierzę w jego działanie, także dolewam. Dolewam i polecam, chociaż za to mi nie płacą i nie chcieli mi kiedyś za to zapłacić, żebym polecał. Nieważne. Powinienem mieć tutaj jeszcze taką osłonę na akumulatorze, ale jej nie mam. Akumulator dobrej niemieckiej firmy MOL, wymieniałem, 620 zł, on jest do systemów start-stop. I teraz bardzo ważna rzecz. Sprzęgło i dwumasa. Sprzęgło już mi zaczyna troszeczkę podszarpywać, bo tak jak mówię, no sporo nim też ostatnio jeżdżę po mieście. Jeszcze mu daję max 20 tysięcy kilometrów i będzie po sprzęgle. Dwumasy na razie nie słychać, nic się tam z nią nie dzieje, ale mówię, no sprzęgło już niedługo będzie do wymiany po prostu. Przejdziemy sobie tutaj, aha, jeszcze pominąłem reflektor, miałem o nim powiedzieć, że ten reflektor, no oprócz tego, że parują reflektory, ale to jest cecha charakterystyczna chyba Superbów, czy tam w Skody generalnie, to on jest już taki nadający się do wypolerowania, bo zwłaszcza te, zobaczcie, bo tutaj cały syf trafia, nadają się do wypolerowania, bo już słabiej świecą, może na filmiku tego nie widać, ale tak naprawdę jest.
Hamulce wymieniałem i z przodu, i z tyłu. Polecam taki zestawik, czyli tarcze AT i klocki Brembo Xtra. Do tego wymieniłem sprężynki, nasmarowałem tłoczki też. Działa naprawdę 100 razy lepiej niż te fabryczne, które jak wiecie buczały bardzo, tył bardzo buczał i są do niczego. Szyba w Superbie to też ciekawa rzecz, że ona już jest wypiaskowana i moim zdaniem też się nadaje do wymiany, bo jak świeci słońce, to mnie już irytuje, że jest pełno takich drobinek w tej szybie. Pomimo że maska jest w super stanie, zderzak i tak dalej, nie ma dużo śladów kamyczków, to szyba już jest po prostu z takiego materiału, że się wypiaskowała od ubiegu czasu po prostu, od biegu czasu, od jakichś tam odprysków kamyczków, wygląda już źle. I przejdźmy sobie do wnętrza. Tutaj wszystko wygląda praktycznie tak jak przy przebiegu 200 tysięcy km. Kierownica wygląda ładnie jeszcze. Tu jest takie wyszczerbienie, ale to już było wcześniej. Tu też jest takie przetarcie, to też było wcześniej. Nie wymieniałem tego elementu, bo też kosztuje ponad 300 zł wasa. No może to zrobię. Zobaczę. Piano Black wygląda dobrze jeszcze. Jest trochę brudne u mnie, ale tak to nie jest bardzo porysowane. Z tyłu też to wszystko dobrze wygląda. Jeszcze wam pokażę, co się działo w bagażniku. Tutaj są takie gumki. Powinny być, bo u mnie to już tych gumek nie widać. O, tutaj na przykład parę takich gumek jest i przez to mi się wlewała woda do bagażnika. Ja te gumki tam zasilikonowałem, kupiłem nowe waso, potem zasilikonowałem dobrze, wkleiłem i potem sobie takimi matami butylowymi jeszcze to wszystko uszczelniłem. Od spodu też tak zrobiłem i jest z tym spokój. Nie wiem, po co są te gumki, jak wiecie, to mi napiszcie w komentarzu. Co, jakieś odprowadzenie, nie wiem, wody, ale to one są szczelne, to powinny być szczelne, to nie wiem, po co to jest. Od spodu super wygląda dobrze, naprawdę dobrze. Oj, chyba nie będzie za dużo widać, ale jeszcze wszystko jest ok, jeszcze wszystko jest zdrowe. Natomiast w zawieszeniu pojawiły mi się jakieś stuki, jak cofam, jakiś drążek może, nie wiem. Też to muszę jeszcze wyprowadzić, zrobić. Z tej mojej opowieści wynika, że przy przebiegu 250 tysięcy km jeszcze niedużo zostało tak naprawdę do samochodu dołożone, ale już wszystko wisi na włosku. Sprzęgło, wtryski, DPF, rozrząd zaraz do wymiany, plus wszystkie te drobne rzeczy, które wam opisałem. Jeszcze zamierzam tego Superba, bo mam zamiar go mieć długo, zamierzam w nim zrobić jeden mod, czyli wygłuszę sobie tutaj pod szybie matami butylowymi i pianką oraz drzwi. I tutaj słupki A, B, C i w środku wygłuszę też bagażnik. Robiłem już tak w poprzednim samochodzie, w poprzedniej Audicy i naprawdę zrobiło robotę, zrobiło się naprawdę cicho na trasie, a zapłaciłem za materiały około tam 1200 zł, z tego co pamiętam. To zależy, jakie te maty butylowe sobie kupimy, jakie materiały, jakich firm. Jeżeli ktoś z was wyciszał Superba takimi matami, czy sam, czy profesjonalnie w firmie, to dajcie znać, jakie są efekty, ile to kosztowało może. Oczywiście napiszcie mi w komentarzu, co się w waszych Superbach psuło do tego przebiegu 250, albo nawet więcej, jeżeli przejeździliście więcej. Dajcie mi też łapę w górę, subskrypcję. No i zapraszam do oglądania. Będę robił teraz filmiki o silnikach samochodowych. Kolejne testy aut. Zapraszam was do opisu pod tym filmikiem, gdzie znajdziecie też linki do moich dwóch firm. Jedna zajmuje się oględzinami samochodów, a druga firma, w drugiej firmie sprzedaje po prostu samochody takie zaufane, pewne, dobre i tak dalej. Dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Nareczka.